Witajcie na moim kanale rockday.pl. Dzisiaj Wam pokażę coś takiego, co zamówiłem dla siebie do potestowania firmy Ernie Ball. Toż przyznam się, że otworzyłem, bo jest ślady otwarty. To jest taki po prostu pick holder. Dostajemy w zestawie go, tak muszę go wytargać. Dostajemy go w zestawie z piórkiem jednym. Tylko piórko jest miękkie, medium, więc ja od razu to wywalam, po prostu biorę jedyneczkę Dunlopa. No i to jest taka przyssawka. Zobaczymy, czy to będzie działać. Można na czole trzymać, chociaż długo, na czole długo nie wytrzyma. On przeznaczony jest do gitarki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Obawiam się, że na gryf, który jest taki matowy w dotyku, może niekoniecznie długo się trzymać. Ja w moim flamie mam tutaj taki matowy, nie widać tego. Jest po prostu mat. Taki lakier mat. Zobaczymy, czy to szybko odpadnie. Obawiam się, że... Czekajcie, zrobimy test. Przyczepiam go, zobaczymy, jak długo będzie się działo. Dobrze, że tutaj nic bardzo wartościowego nie przyczepiamy do tego, bo to gdyby to była kamera albo coś takiego, to byłaby masakra. A że zwykłe piórko, to możemy sobie na to pozwolić, na to takie zaryzykowanie. Dobra, poczekamy chwilę poczekamy, jak to długo będzie się utrzymywało, a ja przez ten czas sobie podłączę efekty. Także poczekajcie chwilkę. Nic się nie dzieje, naprawdę. Nic się nie dzieje, nie ma co się stresować. Podłączę sobie efekty, chcę podłączyć dwa efekty. Bardzo polecam taki kabel. Akurat firma Yankee go robi. Wiem, że inne firmy też takie rzeczy robią. Po prostu, jeżeli mamy zasilacz Bossa pojedynczy, jedną końcówkę, to możemy mieć taki rozdzielacz. Tu mamy odpowiednie, to jest gniazdo. I dzięki temu mogę zasilać raz, dwa, trzy, cztery, pięć efektów mogę zasilić z jednego zasilacza. Oczywiście, no, jeżeli coś bierze dużo prądu, to mogą być jakieś problemy. Wtedy najlepiej mieć taki multizasilacz z wieloma odseparowanymi, można powiedzieć, takimi sekcjami. Ale to jest różnie. Dobra, i co? Spoko, trzymaj się, bo je przesunąłem, bo on się zaczyna ślizgać. Ale właściwie jakbym nie ruszył, to jest w porządku. No na pewno jak sobie przyczepię do powierzchni, gdzie jest lakier, taki normalny lakier, to już widzę, to już siedzi mocno. Tylko że trzeba było sobie znaleźć jakieś miejsce fajne. O, na przykład na korpusie. Także myślę, że myślę, że to urządzenie bardzo fajne. Tutaj są jakieś inne rodzaje, nie. Nie ma, także póki co polecam. Jeszcze nie zgubiłem, jeszcze nie rozwaliłem, więc polecam jak najbardziej. Jedno pióro, zobaczymy, czy się więcej piórek zmieści w nim. Jeszcze zobaczmy tylko tą jedną rzecz. To by każdy chciał zobaczyć. Jedno wejdzie. Drugie też wejdzie. No dobra, dwa wejdą. Może trzecie jeszcze wcisnę jakoś. No. Z trudem wchodzą trzy, no ale z drugiej strony zawsze no, warto mieć chyba takie jedno zapasowe, jak gramy jakiś koncert czy próbę, nie? Żeby po prostu sobie przyczepić. Dobra, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmach.